rozumowa opinia całego świata należycie oceniła zbrodnie lotników amerykańskich, którzy zrzucili ogromne ilości stonki ziemniaczanej na pola Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wskutek burzy wiatru stonka przedostała się na terytorium Polski. Oto żuk Colorado, zwany inaczej stonką ziemniaczaną. Jest nie tylko żarłoczny, ale również niesłychanie płodny. W okresie 18 miesięcy jedna samica daje początek kilku miliardom nowych szkodników. Ministerstwo Rolnictwa natychmiast przystąpiło do likwidacji narodowych ognisk groźnego szkodnika. Podstawowym sposobem zwalczania stonki jest skrupulatna lustracja kul. W akcji bierze czynny udział młodzież. Trzeba być uważnym i czujnym. Stonka musi być wytępiona. Tereny zagrożone spryskuje się specjalnym płynem, którego dostarczają stacje ochrony roślin. W całym pasie przybrzeżnym panuje stan pogotowia. Porywiste wiatry sprzyjają inwazji szkodnika od strony morza. Ale zorganizowana akcja społeczeństwa likwiduje groźbę w zarodku. W okolicach Szczecina tyraliery poszukiwaczy stonki nieustannie badają wybrzeże. Do akcji zmobilizowano również lotnictwo. Azotoks, proszek, który niesie śmierć stonce. Amerykańskiemu żukowi nie powiedzie się ani w Polsce, ani w Niemczech. Prowokacja podżegaczy wojennych spali na panewce. Wszyscy do walki ze stonką. Ameryka. Wystawę pod takim tytułem zwiedzają w Warszawie dziesiątki tysięcy osób. W cieniu posągu wolności policyjna pałka. W kraju wolności miliony ludzi poza prawem. Co czeka tego obywatela wolnego kraju? Widmo Ku Klux Klanu. Stryczek założony ręką amerykańskich faszystów. Jest wolność w tym kraju dla samosądów i linczów. Jest wolność w tym kraju dla fabrykantów i lamistrajków. Państwo i policja bronią do upadłego wolności trestów i koncernów, prawa do wyzysku. Głoszą amerykański styl życia. Malarstwo. Gole dziwki na bikiniarskich krawatach i na kolorowych gadkach. Literatura. Zdziczenie, sadyzm, pornografia. 7 grzechów głównych za $1. Trzeba od małego wychowywać przyszłych gangsterów. Będą potrzebni w Korei. Będą potrzebni w Europie. Imperializm amerykański pierwszy na świecie zastosował ludobójczą broń bakteriologiczną. Zawarł sojusz z cholerą, tyfusem i dżumą. Koreańczycy wyłapali spadochroniarskie wszy. My wyłapujemy inne insekty. Oto mundury i wyposażenie 2 szpiegów i dywersantów, zrzuconych w listopadzie w województwie koszalińskim. Pełny rynsztunek amerykańskich rycerzy. Baczność, trucizna. Zażyć w razie wpadunku. Śmierć nastąpi w 30 sekundach. Jest spodziewane, że bólu nie będzie. Cóż za troska o swego człowieka. Z tego rewolweru zabito Stefana Martykę. Przycięliśmy łapy dywersantom i szpiegom. Potrafiliśmy pokrzyżować plany zbrodni i gwałtu. Jedność narodu wytrąciła wrogom broń z ręki.
ale wróg łatwo nie rezygnuje. Bądźcie czujni. Paryż, stolica Francji. Gdzie spojrzysz, Amerykanie? To samo w Rzymie i Londynie, w Brukseli, w Kopenhadze, w Bonn, we wszystkich miastach Europy Zachodniej. Nigdy nie było ich tylu co dziś, 7 lat po zakończeniu wojny. Mówili, że przebyli ocean, by pomóc znękanym narodom Europy Zachodniej odzyskać szczęście. Mówili, że przyjechali pomagać. Dobry wujaszek z Ameryki zaczął przysyłać paczki. Mleko w proszku, konserwy, Coca-Cola. Zaczęła się nowa era. Z amerykańską pomocą życie będzie piękne. Takie były rojenia i chimery. Ale bardzo rychło nastąpiło przebudzenie. W świetle dziennym ukazała się rzeczywistość. To jest Paryż. To samo zobaczycie w innych miastach Europy Zachodniej. Kto to jeszcze niedawno obiecywał wyzwolenie od nędzy, od strachu przed bezrobociem? Z amerykańską pomocą zamykano fabryki. Płace były coraz niższe, coraz wyższe ceny, coraz więcej bezrobotnych. Tak zwany plan Marszala. Amerykanów zjeżdżało się coraz więcej. W Paryżu, który, jak wiadomo, jest stolicą Francji, język francuski znalazł się na 2. miejscu, po angielskim. Pamiętamy, jak to było u nas pod okupacją SS-manów. MP, amerykańska żandarmeria. Coraz więcej MP w Europie Zachodniej. Na każdym kroku.
wynajęli najlepsze hotele. Tubylcom wstęp wzbroniony. Europa dla Amerykanów. W kinach Europy Zachodniej pokazują, jak wygląda amerykański styl życia. Amerykański senator Beveridge powiedział: Bóg nakazał naszej amerykańskiej rasie, by cywilizowała świat. Według amerykańskich uczonych, Amerykanin to najwyższy gatunek człowieka. Przyjrzyjcie się, jak ten najwyższy gatunek człowieka cywilizuje świat. Od Japonii do Triestu. Amerykańska żandarmeria służy nie tylko do zbierania pijanych dryblasów amerykańskich, lecz również do tego, by na wypadek rozruchów w Europie Zachodniej przyjść z pomocą miejscowej policji. Paryż, stolica wolnej, wyzwolonej przez Amerykanów Francji. To samo zobaczycie w innych, wolnych krajach Europy Zachodniej. Z pomocą amerykańską morduje się patriotów, którzy walczą przeciw amerykańskiej pomocy. Kilogram mięsa kosztuje 1000 franków. Coraz droższa komunikacja. Mąż bezrobotny. Syn na froncie w Wietnamie. Coraz wyższe komorne. A w zacisznej willi Morne-la-Coquette pod Paryżem mieszka pani Eisenhower. Jej mąż urzędował do niedawna w paryskim hotelu Astoria, w swoim czasie siedzibie kwatery głównej hitlerowców. Dziś siedzibie kwatery głównej Atlantydów. Panowie ci zapewniają, że należy ratować kulturę zachodnią. Przygotowują się do stworzenia cywilizowanego świata. Raczej wojna niż kryzys zadecydowali amerykańscy monopoliści. I zamiast mleka w proszku, zaczęli przysyłać armaty. To był rok dalszych sukcesów w Związku Radzieckim, dalszych sukcesów budownictwa w krajach demokracji ludowej. To był rok pogłębiającego się kryzysu w Ameryce. Raczej wojna niż kryzys. Handlarze bydlem z amerykańskich prerii przyjeżdżają do Europy po mięso armaty. Musimy iść naprzód, ufni w powodzenie naszej misji, którą powierzyła nam boska opatrzność. Tak mówił Hitler. Tak mówi Truman. Do portów Europy Zachodniej zawijają amerykańskie okręty wojenne. Gdzie spojrzysz, okupant. Gdzie spojrzysz, obóz wojskowy. Rozbrzmiewa odgłosami wojny. Amerykańskie manewry. Nowa inwazja Europy. Osiem lat temu, gdy ich wolano, nie śpieszyli się. Teraz przychodzą, nieproszeni.
przychodzą bronić. Przed kim? Czy może przed tymi, przed żołnierzami nowego Wehrmachtu? Nie, hitlerowcy są dziś ich sprzymierzeńcami, żołnierzami Armii Atlantyckiej. Generał Keitel nie dożył tej chwili, za to inni dożyli, generał Manteuffel. Generał Guderian, Amerykanie przypominają mu, jak szedł na Moskwę. Amerykanie każą mu zapomnieć, jak spod Moskwy uciekał. Ardeńscy strategzy od siedmiu boleści mają krótką pamięć. Ale narody pamiętają. Pamiętają, jak matki tulili do piersi niemowlęta, gdy zachodnią kulturę ratowali hitlerowcy. Narody nie są ślepe. Narody widzą, jak zachodnią kulturę ratują dziś mordercy koreańskich dzieci. Prości ludzie we wszystkich krajach zaczęli lepiej się orientować w tym, co się dzieje na świecie. Wiedzą, kto jest ich wrogiem, a kto przyjacielem. I wyciągają swoje wnioski. We wszystkich językach Europy Zachodniej rozbrzmiewają wołania: Amerykanie do Ameryki! Wracajcie do siebie! Idźcie precz! Nikt nam nie zagraża oprócz was! W Francji, Anglii, we Włoszech i Holandii, w Niemczech Zachodnich i w Ameryce z setek tysięcy piersi płynie pieśń ostrzeżenie. Go home! Wracaj do siebie! Bo jak mówi poeta radziecki, jest potężniejsza na świecie siła niż bomby, niż broń atomowa. Pomyślcie tylko, popatrzcie w krąg. Grożą miliony spracowanych rąk wojnie, co ją gotujecie. Go home! Wracaj do siebie! Go home znaczy pokój. W 1950 roku
otwarta została w Warszawie pierwsza ogólnopolska wystawa plastyki. Wystawa ta stała się świadectwem przełomu dokonywującego się w polskiej sztuce. Stała się wyrazem walki o włączenie twórczości plastycznej w nurt wielkich przemian dziejowych zachodzących w naszym kraju. Rzeźba Alfreda Wiśniewskiego Granica Pokoju otrzymała pierwszą nagrodę. Od niej zaczynamy nasz przegląd nowych wartości i nowej tematyki dzieł artystów. Klasa robotnicza stawia przed sztuką zaszczytne zadania. Sztuka musi uczyć i wychowywać, służyć wielkiej idei socjalizmu, być orężem walki o pokój, o szczęśliwe jutro świata. Nowy widz, robotnik i chłop, odczytuje z dzieł artystów historię walk zwycięskiego proletariatu. Przed widzem żołnierze wolności, bohaterowie Stalingradu, pogromcy faszyzmu. Tematem twórczości jest człowiek. Człowiek naszej wielkiej epoki. Sztuka realizmu socjalistycznego jest pełna optymizmu. Wyraża głęboką wiarę w człowieka. Dla nowej, rewolucyjnej treści szuka nowej, realistycznej formy. W poszukiwaniu ludzkiej prawdy zrywa ze zwyrodnianą sztuką imperializmu. Patrzcie, do jakiego stopnia zwyrodnienia doszły te dzieła artystów kapitalistycznego Zachodu. Nie jest rzeczą przypadku, że postać człowieka zatraciła w ich rękach ludzki kształt i ludzką treść. Imperializm brutalnie wprzągł sztukę w służbę swoich interesów. Jej pesymizm ma złamać opór kandydatów na mięso armatnie, odebrać im wiarę w człowieka, zdusić chęć do buntu, wolę walki o lepsze jutro. W przyszłych mordercach kobiet i dzieci obrazy te mają wzbudzić pogardę dla ludzi i ich spraw, oduczyć myślenia, rozpętać najniższe instynkty. Oto czemu służy pozorny brak treści. Sztuka służąca burżuazji i imperializmowi jest niezdolna do ukazania prawdziwego obrazu życia. Obraz ten zniekształca i plugawi. Sztuka imperializmu głosi nieuchronną zagładę ludzkości, wojnę i śmierć. Sztuce gnijących form przeciwstawiamy dzieła artystów, którzy stają się czynnymi współtwórcami nowej epoki. W
głęboko przemawia do młodzieży rewolucyjna treść obrazu Wojciecha Weissa Manifest, odznaczonego pierwszą nagrodą w dziale malarstwa. Wspaniałe tradycje walki wielkiego proletariatu stają się dla młodego pokolenia przykładem i drogowskazem. Artyści oddają hołd nieśmiertelnym wodzom klasy robotniczej. Ukazują pamiętne momenty historii ruchu rewolucyjnego. Mówi o przyjaźni między narodami, o ludziach wielkiego kraju rad, których bohaterstwo przyniosło nam wolność. Nie ma dziś rozdziału między sztuką i życiem. Murarze warszawscy oglądają obraz przedstawiający prezydenta wśród ich towarzyszy pracy. Przemawia do widza prawda codziennego życia. Rosną mury układane prawną ręką. Wielkie przeobrażenia zachodzące w naszym kraju stają się głównym przedmiotem twórczości. Artyści ukazują walkę nowego ze starym na wsi. Powstawanie nowych, doskonalszych form życia i pracy. Wskazują drogę w przyszłość. Świadomy swej odpowiedzialności, artysta przedstawia dziś człowieka w jego warsztacie pracy, w walce o przedterminowe wykonanie planu, o nowe, coraz doskonalsze usprawnienia techniczne. Sztuka realizmu socjalistycznego pokazuje życie narodu w całym jego bogactwie. Pokazuje człowieka w jego pracy i wypoczynku, w jego drodze do wiedzy i nauki. Stoimy przed obrazem przedstawiającym manifestację pokojową. Walka przeciw śmierci i zagładzie toczy się także i w dziedzinie sztuki. Do walki tej stają dziś nasi plastycy, współtwórcy socjalistycznej kultury, tworzący dla ludu i z ludu czerpiący swoje natchnienie. W pracowniach polskich plastyków rodzi się sztuka realizmu socjalistycznego. Nowa sztuka naszych czasów. Jest stałym dniem przyjęć w Stołecznej Radzie Narodowej.
Zgodnie z doniosłą uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów, każdy obywatel może tu przyjść ze swoją sprawą, z zażaleniem, z prośbą o wyjaśnienia czy wskazówki. Obywatelkę paczkowską przyjmuje przewodniczący Stołecznej Rady Narodowej, obywatel Jerzy Albrecht. Czy mój mały domek na Pradze, zamieszkany przez rodzinę, podlega ustawie o przejęciu nieruchomości? Obywatel Turliński dostał zwolnienie z pracy bez wymówienia. Sekretarz notuje wszystkie szczegóły. Sprawa zostanie wyjaśniona. Obywatel Lach przyszedł nie w osobistej sprawie. Prosi o poparcie komitetu blokowego, który broni jednego z mieszkańców przed samowolą współlokatora. Małżeństwo Wiśniewskich opowiada o swych kłopotach wiceprzewodniczącemu Stołecznej Rady, Michałowi Krajewskiemu. Biurokracja niektórych wydziałów przeciąga w nieskończoność załatwienie sprawy. Bezpośredni kontakt z ludnością pomaga wykryć błędy w pracy wielu instytucji i urzędów. Uchwały o dniach przyjęć i szybkim załatwianiu wszelkich zażaleń to nowy dowód troski rządu o człowieka pracy, to pomoc w walce z biurokracją, to dalsze zacieśnienie więzi szerokich rzesz ludności z organami władzy ludowej. Na wiejskich drogach spotykamy coraz częściej ambulanse Ministerstwa Zdrowia. Ruchomy gabinet dentystyczny odwiedził dziś spółdzielnię produkcyjną we wsi Dzierżążnia powiatu plońskiego. Pacjentów nie brak. Mało kto wybrałby się z chorym zębem do miasta. Inna rzecz, jeśli gabinet dentystyczny sam przyjechał na wieś. Ekipy Ministerstwa Zdrowia nie tylko leczą, ale krzewią także kulturę sanitarną na wsi. Jedną z najważniejszych trosk państwa ludowego jest zapewnienie ludności pracującej wszechstronnej opieki lekarskiej. Składa się z 365 dni, dzień z 24 godzin, godzina z 60 minut, jedna minuta. To bardzo mały wycinek czasu, prawda? Czy rzeczywiście taki mały? A w fabryce? W przemyśle włókienniczym pracuje 270 tysięcy ludzi. Gdyby każdy z nich rozpoczął pracę tylko jedną minutę później, to przemysł włókienniczy straci jednego dnia 270 tysięcy minut, czyli 4500 godzin. Przeciętne krosno produkuje 3 metry tkaniny na godzinę. Strata 4500 godzin oznacza więc zmniejszenie produkcji dziennej o całe 13 tysięcy metrów. Roczna strata wyniesie zatem nie mniej, nie więcej, tylko 4 miliony metrów tkaniny. Można w to ubrać milion ludzi. I czy ten milion ludzi ma chodzić bez koszul z powodu jednej minuty spóźnienia? Jedna minuta. A ilu z was spóźnia się o 5, 10, 15 minut? Albo kończy pracę o 15 lub nawet 20 minut przed gwizdkiem? Nie marnujmy cennego czasu na niepotrzebne przechadzki i pogawędki. Dzień pracy składa się z 8 godzin, to znaczy z 480 minut. Kraj nasz jest zniszczony. Przeszedł najstraszniejszą w dziejach ludzkości wojnę. Pracujmy zatem szybko i wydajnie dla odbudowy. Nie mamy złota ani walut. Naszym jedynym bogactwem jest praca. Nie traćmy bezmyślnie czasu. Jedna minuta pracy w skali ogólnopaństwowej oznacza setki wagonów węgla, tysiące ton zboża, liczne domy powstałe z gruzu, miliony metrów tkaniny. Włókniarze, nie pozwólcie się wyprzedzić innym zawodom w szlachetnym wyścigu pracy. Pracujcie dziennie pełne 480 minut.
to bojowy egzamin sprawności, organizacji i dyscypliny. Przez całą noc z 29 na 30 października trwały przygotowania. W Narodowym Banku Polskim szykowano nowe pieniądze dla punktów wymiany, gęsto rozsianych na terenie całego kraju. Na każdym stole odcinki w innej wysokości, po 2, 5, 10, 20, 50, 100 i 500 zł. Każdy worek musi zawierać określoną ilość banknotów wszystkich rodzajów. Pomyłki w rachunkach wykluczone. A teraz kolejna bilon. O szarym świcie przed gmach Narodowego Banku Polskiego zajeżdżać zaczęły samochody. Bankowcy pracują z poświęceniem. Przez całą noc nie zmrużyli oka. Teraz sami dźwigają worki i ładują je na ciężarówki. Tegoż dnia nowe złotówki dotarły do miejskich i wiejskich punktów wymiany na terenie całego kraju. Oczywiście część ludności pracującej poniosła przy wymianie pewne straty, ale za to nowe złote, stanowiące mocny fundament naszej gospodarki, zapewniają mało i średnio rolnym chłopom trwale i nieprzemijające korzyści. Rozumie to dobrze Stanisława Arak, rozumieją to pracujący chłopi. Są i tacy, którym reforma nie przypadła do gustu. Miejscowy kulak Reszka przyniósł do wymiany 3 miliony złotych. Niezły grosz, prawda? Dobrze sobie zarobił na chłopskiej krzywdzie. W warszawskich zakładach aparatury oświetleniowej A52 zacznie się za chwilę wypłata w nowych złotówkach. Koperty z pieniędzmi są już przygotowane, wszystko odbywa się szybko i sprawnie. Korzystając z okazji, Polska Kronika Filmowa przeprowadziła kilka wywiadów z robotnikami. Posłuchajmy, co myśli o nowym pieniądzu obywatel Weigel. Jak jest pana zdanie o reformie? Zła, jestem potrójnie zadowolony. Po pierwsze, że dostałem pieniądze, a po drugie, prawda, że to nic na tym nie tracimy, a jeszcze jest lepiej, bo nasze zarobki są oparte, prawda, na trwałej walucie. No a po trzecie, może pan zgadnie, prawda, że kapitalistom schudną troszkę kieszenie, to oczywiste. A teraz kolejna obywatelkę Frankę. Słuchamy. Ja to mogę powiedzieć teraz, że w kolejkach nie potrzebujemy stać i handlarze, prawda, towary nie będą wykupywać. Cena pozostaje ta sama, tylko wódka zdrożeje. To dobrze, mniej będzie mój mąż pił. O, no cóż. Głos ma przodownik pracy, obywatel Zakrzewski. Takie same, to mnie to specjalnie nie martwi. Niech się martwią paskarze. Mnie to po kieszeni nie uderza, a wyłącznie spekulanta i paskarza. Jako ostatni odpowiada na nasze pytanie obywatel Kosiorowski. Cieszę nas bardzo, że złoty polskie ma mocną podstawę taką, jakiej do tej pory nie miał i został zrównany z najsilniejszą walutą świata, walutą pokoju, jaką jest rubel. Dzięki wysiłkowi rządu polskiego i całej klasy robotniczej mamy warunki tak stworzone przez mocną walutę, że w planie sześcioletnim będzie stworzony dobrobyt na pewno dla klasy robotniczej. To prawda, bo chłop otrzyma za sprzedane towary tyle co dawniej. Zmniejszyły się tylko kapitały nagromadzone przez spekulantów i wyzyskiwaczy. Część ich zasobów zwrócona zostaje masom ludowym i naszej gospodarce. Mocna waluta, określona wartością złota, pozwoli nam rozwinąć walkę o dalszy wzrost wydajności pracy, o zwiększenie zdolności nabywczej pracujących, o zniżkę cen i szybsze wykonanie wielkich zamierzeń planu sześcioletniego. Fabryka obrabiarek w Kujbyszewie. Tu narodziła się nowa, rewolucyjna metoda obróbki metalu. Stachanowiec Kolecow, twórca udoskonalonego noża tokarskiego. Metoda
metoda kolesowa przyspiesza proces obróbki, podnosi jakość produkcji i ułatwia łamanie wióra. Wytoczenie takiego detalu z pomocą nowego noża trwa zaledwie 14 sekund. Sama część obrabiana starą metodą wymaga 54 sekund. Przy starej metodzie pozostają na powierzchni głębokie, nierówne ślady noża. Ostrze kolesowa pozwala na uzyskanie powierzchni znacznie gładszej. Wielką rolę w zwiększeniu wydajności produkcji naszego przemysłu spełniają ulepszenia i wynalazki, których projektodawcami są robotnicy. Konstanty Mnich, sztygar kopalni Makoszowy, skonstruował pług wyrównujący wywożony na halde kamień. Zastosowanie tego prostego ulepszenia daje jednej kopalni przeszło 500 000 zł oszczędności rocznych. Sztygar Karol Schulz dokonał już wielu wynalazków i ulepszeń. Jednym z nich jest szlifierka do ostrzenia pił. Dawniej systemem ręcznym ostrzono od 8 do 10 pił dziennie. Dziś przy użyciu szlifierki jego pomysłu od 80 do 100 pił. Ulepszenia dokonane przez Schulza dali kopalni Makoszowy w roku 1948 1 000 000 zł oszczędności. W Państwowej Fabryce Wagonów we Wrocławiu przy maszynie do nitowania pracuje czterokrotny zwycięzca wyścigu pracy Antoni Urbaniak. Dawniej maszyny obsługiwały dwie osoby, przy czym puszczanie w ruch odbywało się ręcznie. A gdyby tak zamiast ręcznego włączania zastosować pedał sprężynowy, pomyślał Urbaniak. Dziś maszyna pracuje dużo wydajniej, a do obsługi wystarczy tylko jeden robotnik. Ulepszenia dokonywane przez robotników przyspieszają nasz marsz do socjalizmu, przynosząc państwu wielomilionowe oszczędności, a wynalazcom pokaźne premie. Pamiętacie? Na Pragę! Jeszcze jedna osoba i odjazd. Tak jeździliśmy kiedyś po warszawsku, na Lepka. A tak niestety jeździmy jeszcze często i dzisiaj. Prezydium rządu powzięło historyczną dla Warszawy decyzję. Natychmiast przystąpić do budowy warszawskiego metra. Do końca 1965 roku zbudowane zostaną linie. Północ-południe. Północo-wschód, południo-zachód. I wschód-zachód o łącznej długości 36 km. A już za 6 lat dwa odcinki metra o długości 11 km zostaną oddane do użytku. W końcu 1956 roku czynnych będzie 10 stacji kolei podziemnej. Rozpoczęto już prace przygotowawcze. Oto metro moskiewskie, najlepsze i najbardziej nowoczesne na świecie. Dzięki braterskiej pomocy i współpracy radzieckich budowniczych będziemy mogli przy budowie metra warszawskiego korzystać z bezcennych dla nas doświadczeń moskiewskich. Metro jest najsprawniejszym środkiem komunikacji miejskiej. Sześciowagonowe pociągi elektryczne, przebiegające częściej niż co 2 minuty, będą u nas za 6 lat przewozić 500 000 pasażerów na dobę. Budowa metra zapewni socjalistycznej Warszawie wspaniałe możliwości rozwoju. W Legionowie pod Warszawą milicja obywatelska złożyła przedświąteczną wizytę pokątnym gorzelnikom. Obława spadła jak grom z jasnego nieba. Naiwne tłumaczenia nic nie pomogą. Bimber jest trucizną i za wyrób jego wędruje się do więzienia. Ale bimbrarzy nic to nie obchodzi, że tysiące ludzi utraciło już wzrok i życie. Do źle oczyszczonego alkoholu dodają jeszcze kwasu solnego i chlorku, podobno dla smaku. Nieoczyszczony alkohol ma składniki trujące zwane fuzlami. W brudnych beczkach fermentuje tak zwany zakis.
Lecz tym razem bimbru na święta nie będzie. Pies policyjny wykrył w stogu słomy aż 4 beczki zacieru, a pod ziemią 100 litrów gotowej produkcji. 14-letni malec złapany na gorącym uczynku był tylko najemnym wyrobnikiem. Płacono mu 300 zł od 150 litrów. Pani właścicielka rektyfikacji udaje teraz naiwną. Prawdziwy czarny dzień trucicieli. W piwnicach, szopach, bunkrach leśnych i zamaskowanych lochach zniszczono 1000 litrów trującego samogonu. Bimber płynął strumieniami. Tak to niedobra milicja zepsuła amatorom łatwych zarobków przygotowania świąteczne. Za to niedoszli klienci będą zdrowi. Zabraknie w tym roku bimbru. Zabawna ta gazetka, co? Jestem osłem, co się zowie, piję wódkę na budowie. Wierszyk śmieszny, ale sprawa aż nadto poważna. Sprawa tragiczna. Spójrz na tę dziewczynkę. Spójrzcie na te dzieci. To dzieci alkoholików. Dzieci kaleki, dzieci cierpiące za winy nie swoje, lecz rodziców pijaków. Czy chcesz skazać swe dziecko na kalectwo, epilepsję, na niedorozwój umysłowy? Alkohol to wróg społeczeństwa. Alkohol niszczy człowieka, jego organizm i jego wolę. Poradnie przeciwalkoholowe pomagają w zwalczeniu tego straszliwego nalogu. Tu dziesiątki ludzi odzyskują zdrowie, otrzymują porady, niezbędne lekarstwa. Rozpijane społeczeństwo rządy przedwojenne, alkohol był w rękach okupanta hitlerowskiego narzędziem wyniszczenia narodu. Dziś alkohol to broń w rękach wroga klasowego. Rozbija życie rodzinne, osłabia wydajność pracy, powoduje wypadki. Walka z pijaństwem to obowiązek społeczny. Miasto idzie spać. Kiedy my kładziemy się do łóżek, pozostawiając za sobą wszystkie dzienne troski, ich praca dopiero się zaczyna. Spokojne miasto. Spokojny wieczór. Tylko gdzieś... Pijany mąż bije żonę. O 13, tu Oktan, zgłoś się, odbiór. Oktan, o 13, zgłaszam się, odbiór. O 13, udaj się na ulicę Lipską, 38, awantura rodzinna, jak zrozumiałeś, odbiór? Oktan, o 13, zrozumiałem, udaję się, odbiór. Rodzinne nieporozumienie. Dla ochrony pożycia małżeńskiego wielu rodzin udział milicji jest niezbędny. Milicja zdążyła. Dzięki temu może oni nie zdążyli dźgnąć nożem, walnąć łomem w łeb. Oktan, tu o 2. Róg Nowego Światu i Świętokrzyski, granatowa Warszawa, końcówka wozu 73, przejechała przechodnia.
Kierowca zbiegł w kierunku Marszałkowskiej. Lawina, lawina. Tu oktan. Zatrzymać granatową Warszawę. Końcówka wozu 73. Oktan, tu 7. Zrozumiałem. Zatrzymać granatową Warszawę. Oktan, oktan, tu O2. Kierowca granatowej Warszawy zatrzymany. Gdzie patroli? Oktan, oktan, tu O17, O17. Miejsce włamania zabezpieczone. Przyślijcie ambulans śledczy. Do obrabowanego sklepu milicja przybyła już w kilka minut po dokonaniu przestępstwa. Rabusie nie mogli jeszcze daleko uciec. Strzelam! Rewolwery przestępców co noc bywają wycelowane w milicjantów. Tym razem obyło się bez ofiar. Ludzie w szarych mundurach. Ich nieprzespanej nocy zawdzięczamy to, że nasza noc przeszła spokojnie. Mimo wzrostu zaopatrzenia państwowych domów towarowych w materiały włókiennicze, w sklepach panuje wciąż jeszcze tłok i ścisk. Dlaczego? Oto odpowiedź. Państwowa Komisja Specjalna wykryła przyczyny paniki i trudności. Wzmożony nacisk zorganizowanych elementów spekulacyjnych oraz masowe wykupywanie towarów były powodem zła. Towary wprost ze sklepów wędrują do zakonspirowanych melin, by stać się źródłem zysku spryciarzy. Wełna sukienkowa, 100% wełna ubraniowa, jedwabie. Ileż rodzin okradziono. Lecz wszystko ma swój kres. Niedobitki kapitalistyczne, spekulanci, paserzy, specjaliści od handlu łańcuszkowego, panikarze, wyzyskiwacze. Zajmie się nimi komisja specjalna. Towary powrócą do sklepów. Całkowite powodzenie akcji komisji specjalnej zależy od nas wszystkich. Walczmy ze spekulacją. Przyjemnie jest czepiać się buforów, tarasować wejście do tramwaju i śmiać się z konduktora, który prosi o wykupienie biletu. Niech inni nudzą się w szkołach i biją rekordy na nowych budowach. Nas nikt nie nabije w butelkę. Karty, wódka, plugawe dowcipy i lobuzerskie wybryki, to się nazywa prawdziwe życie. Człowiek może unikać mydła, ale Tereza i baczki to legitymacja zachodniej kultury. Czy istnieje coś piękniejszego niż krawat w gole girlsy a la Hollywood? Buty na 5-centymetrowej słoninie i skarpetki Sing Sing to dalsze atrybuty męskiej elegancji.
Kapelusz systemu Naleśnik świadczy o duszy subtelnej i wrażliwej na piękno. Bikiniarz, joller, chuligan, nazwy różne, ale zjawisko to samo. Bikiniarzy nie wystarczy lekceważyć, trzeba ich otoczyć powszechną pogardą i pędzić precz. Oto fragment zabawy zorganizowanej przez młodzież robotniczą z warszawskiego klubu sportowego Stal w czasie jednego z treningów. Potrafimy dać sobie radę z bikiniarzami i bumelantami. Zrobimy z nich pośmiewisko całej młodzieży pracującej, mówią zetempowcy ze Stali. Młodzi robotnicy z zakładów imienia Róży Luksemburg zorganizowali jedno z przodujących kół sportowych. Propaguje ono kulturę fizyczną wśród załogi, bierze aktywny udział w walce o wykonanie planów produkcyjnych, pomaga w zwalczaniu bikiniarstwa i chuligaństwa. To nasz reportaż z frontu walki. Milionowy klient w Ogólnopolskiej Izbie Wytrzeźwień. Szlachetna ambicja. Pierwsi w czystej, pierwsi w zakrapianej. Drogi jubilacie, a więc jak już nadmieniłem, witaj nam, drogi jubilacie. Witamy cię radośnie, gdyż obecność Twa milionowego gościa naszej placówki jest widomym świadectwem naszego wielkiego dorobku. Twój jubileusz jest naszym jubileuszem, nasz jubileusz Twoim. Pozwól, że z okazji Twego przybycia złożymy Ci kilka pamiątkowych podarunków. Oto dar Ligi do walki z alkoholizmem, Komendy Miejskiej MO, Dyrekcji Barów Mlecznych i wreszcie naszych bywalców, a Twoich kolegów. Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim domem. Skończyłem. Dalsze podarunki dla dostojnego jubilata przyjmuje Polska Kronika Filmowa. Mija rok działalności Milicji Obywatelskiej. Nasz operator chciałby na swój sposób o tym coś powiedzieć. Stój! Kto idzie? Pierwsze zdjęcie gotowe. Jeszcze sfilmować. Jeden z operatorów zostanie na ulicy, a drugi... Temat sam przyjdzie. Nie należy go tylko ploszyć. Oni go zauważyli. On ich także. Czy obywatel o tym nie wie? W tym stanie nie wie o niczym.
Kto z was bez grzechu? Zwłaszcza, że wódka spadła w cenie. Dokumenty. Antoś, przyjdź wieczorem do Jadzi, imieniny. Nie zapomnij o kwiatach. Antoś nie zapomniał. Jeden kwiatek. Drugi kwiatek. Trzeci kwiatek. Ano, Sezamie, otwórz się. Twierdzi, że to jego osobista bielizna. Co najmniej dziwne. To dla żony, a to dla dziecka. No cóż, dziecinna zabawka. Rzeczywiście. Niech pan siada. Drugie zdjęcie gotowe. Absolutnie. Tysiące warszawiaków podziwiało od dawna wytęsknione, przepowiadane przez poetów i mężów stanu zjawisko. Latające talerze. Nie, nie, to nie żadna lipa. Nie porcelanowe serwisy, nie komplety do czarnej kawy, ale prawdziwe fajansowe talerze. Od 13 lat niedościgłe marzenie milionów Polaków. Nie ma ich w naszych sklepach, ale są na naszym niebie. Pomyślne wiatry powiały nad naszym krajem. Śpieszcie do CDT, bo jutro będzie za późno.